Malczyński robi reklamę na tragedii. Dobra, ja już jakby mam wyobraźnię. Niedawno zmarł pewien TikToker, który jadł ostre jedzenie. Czy ta reklama będzie polegać na tym, że on sprzeda jakieś ostre kebaby? Dobra, jeżeli tak, to pięść w monitor leci. Spartiatik! Aha, 6-6. Odszedł mega pozytywny gość. Łukasz Demon, spoczywaj w pokoju. A z dobrych informacji otwieramy Nano Kebab Malczyńscy w Częstochowie. To nie żart. Dobra, ale nie ostry kebab chociaż. To nie uderzam pięścią w monitor. Te dwie storki naprawdę pojawiły się tuż obok siebie na profilu Marcina Malczyńskiego. Twitter wrze, a twórca odpowiada. Jestem na tej reakcji? Ty rzeczywiście. To już coś. Co to jest? Growe reakcje. Ale nie ma nawet komentarza, ty w dupę. Aha, 6-6. To co ja mam reagować na... No nie ma reakcji na moją reakcję. Powiada. Oprócz tego, fani martwią się o Popka po serii niepokojących zdjęć i filmów. Sylwia Gaczorek została skrytykowana za marnowanie jedzenia, a rel zostało młodzieżowym słowem roku. I to nie wszystko, o czym rel. Się rozmawiamy, bo jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się, drogi widzu, nie martwię. Nazywam się Tomasz Andrzej, będę twoim tureckim przewodnikiem. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z Turcji. Tym razem na wyjazd zabrałem ze sobą mnóstwo sprzętu, więc mam nadzieję, że jakościowo... Czemu do Turcji? Dobra, do Turcji się jeździ w jednym celu. Jaki zabieg tym razem, Gimper? Opowiadaj. Dowieziemy. A jeszcze zanim zaczniemy, bardzo miło mi poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest BetClick. Już w sobotę... Oczywiście polecamy od Gimpera. Zdjęci filmów, które pojawiają się od jakiegoś czasu na profilu Popka. No bo on się chciał pochwalić tatuażem, ale złą emotkę puścił, płaczu zamiast cieszenia się, no jest normalne, czasem tak bywa. Nawet mnie do kryminału nie wpuszczał z tym ryjem, k***a. Płacz, k***a! Przeżywaj! Zapi***aj tekst, k***a! Jebać was! Popek znany jest z wielu kontrowersyjnych wybryków. Kiedyś szokował z karyfikacją twarzy i wytatuowaniem sobie Aha, oczu, 6, 6. ale ostatnio stwierdził, że to za mało. W związku z tym jakiś czas temu wytatuował sobie całą twarz w naprawdę dziwne wzory i szczerze mówiąc, patrząc po komentarzach, ludziom się to średnio podobało. Popek też ostatnio wystąpił na Federacji Gromda, czyli federacji, w której zawodnicy walczą na gołe pięści i niestety przegrał w pierwszej rundzie przez brutalny knockout. Czy to z tą przegraną jest związany kolejny tatuaż Popka? Ciężko powiedzieć, ale wygląda on bardzo specyficznie. Jak? Na twarzy rapera pojawił się dziwny napis, który szczerze mówiąc nie do końca wiadomo co oznacza. Ale okazało się, że to nie koniec przygód rapera z tatuowaniem twarzy, bo na jego Instagramie następnie wleciało takie oto zdjęcie. Przerażające. No i dużo to jaj. Osób pomyślało, że Popek już się tak wytatuował, szczególnie patrząc na bardzo mocny opis tego zdjęcia. Natomiast po przyjrzeniu się widać, że jest to dopiero komputerowy projekt. Zresztą Popek sam w opisie pisze, że projekt skończony. Ale jeżeli takie coś zostało zaprojektowane, no to rozumiem, nie po to, żeby sobie zaprojektować, tylko po to, żeby to reagowania tatuować. No i tutaj komentujący nie mają nie wiem, lekcji oglądać. Obawy na temat zdrowia psychicznego Popka i głośno się zastanawiają, czy to po uderzeniu w Gromdzie mu się tak zrobiło, czy może to była kwestia używek i ciężkich imprez, od których Paweł Mikołajów nigdy nie stronił. Kurwa, nie sądzę. Nie będę zgadywał, pozostało mi trochę współczuć, bo z tego posta na Instagramie wylewa się dużo takich przykrych emocji mimo wszystko i widać, że raper nie jest zadowolony z tego, w jaki sposób potoczyło się jego życie. Pozostaje więc życzyć sobie, żeby wrócił. Dziwa, to się witam. No way? Co no way? Do kondycji psychicznej. Czy i noc będzie taki miał? No nie wiem. Ram pam pam pam. Ram pam pam pam, natomiast to nie jest taki świeży temat. No niech będzie. Ale mało widać tą emotę, ale dobra. Tekst więc nie został wybrany w tym roku młodzieżowym słowem Aha, roku. Ale 68. Jest inne słowo, nowy które kolega. W 2023 otrzymało ten tytuł. Jest nim słowo rel. O. Rel. Rel otrzymało ponad 140 tysięcy głosów, no i jeżeli ktoś jakimś cudem nie wie, co to oznacza, bo nie należy już do młodzieży, to rel mówimy w momencie, kiedy ktoś opowiada jakąś historię, sytuację czy odczucie, z którym się utożsamiamy. Ziomek mówi, no, no jak rel. Słucham tego Natana Marconia, to szlak mnie trafia, a ty mu odpowiadasz rel. Jeżeli oczywiście masz tak samo. Taki poradniczek dla boomerów, jeżeli tu jesteście, zgłaszajcie się w komentarzach. Kolejne miejsce na podium z kolei zajęły wyrazy Sigma oraz Oporowo. No i o ile... Oporowo...
Bo co tu znowu ktoś wymyśla? Sigma, no to chyba dosyć oczywiste. Można powiedzieć, że jest to synonim gigaczada. O tyle oporowo to jest słowo, które wzbudza w komentarzach najwięcej Jakie używasz mikrofon? Wersji, bo ludzie pytają, ej, kto tak mówi? Mówiło się kiedyś, że w opór, jak ja chodziłem do gimnazjum, to się mówiło na przykład, że no to jest w opór dobre, ale mówienie na jakąś sytuację, AH-68. Ej, ale oporowo, to tego nie słyszałem, chyba że jestem już za stary i to dlatego tego nie słyszałem, no ale komentarze potwierdzają, że nie o to chodzi. No tak czy siak mamy trzecie miejsce, a kapituła przyznała jeszcze bonusową nagrodę dla zwrotu oddaję. No jeżeli no, oddaję, coś oddaję, może być. To znaczy, że się opłaca albo tą rzecz warto. No i tutaj chyba nikomu tego zwrotu nie muszę... Oddaję lepiej niż oporowo. Tłumaczyć, ważne, że ten zwrot oddaje, ale on już był młodzieżowym słowem roku, albo na podium, albo wśród nominowanych 2 lata temu. Natomiast tak sobie myślę, że może kapituła chciała je po prostu wyróżnić jako wyraz, który wciąż się w slangu młodzieżowym jako no taki jest, utrzymuje. Sigma w przeciwieństwie do zeszłorocznego zwycięzcy, czyli Essy, która no dzisiaj jest już trochę boomerska i cringe'owa. Dawajcie koniecznie znać w komentarzach, jaki byłby wasz kandydat. Ale to zależy, zależy. A w komentarzach nie na YouTubie, a na Twitterze ludzie bardzo mocno skrytykowali Marcina Malczyńskiego za delikatne, rzecz ujmując, niefortunne umiejscowienie reklamy swojego kebaba na Insta Stories. Twórca zdecydował się oddać hołd. A z dobrych informacji. Zmarłemu dosłownie kilka dni temu Łukaszowi Demonowi, podkreślając, że jest to smutna informacja i dodając na koniec wspólnego zdjęcia: spoczywaj w pokoju. Po to, by niedługo później wstawić kafelek, w którym ogłasza. A z dobrych informacji otwieramy nano kebab malczyńscy. Często chodzi. A tak no z innej beczki, wiesz o co chodzi? Wygląda to jak mega słabe i cyniczne wykorzystanie czyjejś śmierci do przyciągnięcia uwagi na swój biznes. W końcu Malczyński z bratem otwiera nowy lokal. Taka promocja by się przydała. To nie wygląda jak GTA. Się dziesiątki komentarzy na portalu X, a Marcin Malczyński ostro na nie odpowiedział, dając się w ostrą dyskusję i polemikę z dziennikarzem i publicystą Marcinem Makowskim. 12 godzin różnicy, tylko dlatego, że musiałem wrzucić to ze względu na umowy tego dnia około godziny 23. Zwróć uwagę, że na pierwszym zdjęciu zamazałem logo lokalu, chociaż nie musiałem. Pisze Marcin Malczyński, dodając, że jego zdaniem dziennikarz się na siłę doj***ał. Marcin Makowski dość celnie punktuje w odpowiedzi. To nie ma znaczenia, ile minęło godzin. Dla kogoś, kto przegląda te relacje później, to jest tak, jeden post po drugim, który pamiętam. Bezpośrednio nawiązuje do informacji o tragicznej śmierci człowieka. Ale rozumiesz, fajne. Tu jest taki ciąg. Gość umarł przykro, a z dobrych informacji mamy nowy kebab. Zabrakło no tak, to z wyczucia. Dobrych Marcin informacji dosyć z dupy jest. Wulgarnie i bucowato odpowiedział na ten merytoryczny komentarz i zdaje się... Jak mema z kotami pomiędzy? Mógł wstawić AH-66 na przykład, nie? I zdaje się w tym, co pisze, bardzo mocno nie rozumieć, o co chodzi. I znalazłem jeszcze jeden komentarz w tym temacie, który moim zdaniem dosyć trafnie podsumowuje tę sytuację. Wystarczyło nie trąbić o śmierci Łukasza na wszystkich swoich socjalach i nie traktować newsa o tym kebabie jako dobrą informację. Nic tu nie no jest tak. Na siłę. I nie zrozummy się źle, ja naprawdę rozumiem potrzebę uczczenia zmarłej osoby, szczególnie jeżeli łączyły nas z nią jakieś relacje. Ale moim zdaniem dokładnie z szacunku do tej osoby i jej bliskich powinniśmy zadbać o to, aby tego typu sytuacja, jak ta z kebabową storką, nigdy nie miały miejsca. Marcinie Malczyński, czy to byłby taki wielki problem, żeby czemu oddać Łukaszowi 67 bardziej? Twitterze, a na Insta Stories sobie zareklamować kebaba? W taki sposób, by te dwie informacje nie znajdowały się obok siebie? Szczególnie jeżeli miałeś świadomość zaplanowanej wcześniej kampanii reklamowej nowo otwieranego lokalu. Tym bardziej powinieneś pomyśleć no przed wstawieniem storkę wcześniej czarno-białego wizerunku tragicznie zmarłego faceta. Takie zdjęcie z takim podpisem nigdy nie powinno się znaleźć obok reklamy kebaba. No mógł poczekać trochę dłużej, żeby się znikło i tyle. Dobra, przepraszam, będzie ciszej. Coś mi zwróciła uwagę, że za głośno gadam do mikrofonu, więc teraz będą trochę cichsze newsy. Tak, ty, co? Ona miała newsy z pierwszej ręki przed premierą i narzeka, wytyfy. Tak, niezależnie od tego, jak Marcin Malczyński będzie to tłumaczył, absolutnie nie dziwi mnie reakcja oburzonych ludzi, dla których z zewnątrz cała ta sytuacja wygląda po prostu ASMR? Jak hieną, która boostuje sobie zasięgi na informacjach o zmarłym koledze. Gdyby tylko jeszcze ta reklamowa storka nie zaczęła... Czemu achale są w górę od 6,6, a nie w dół? Na przykład 6,5? Zaczynała się to zrób AH-65 i daj. A z dobrych informacji. No i nie dziwne, że to wygląda jak komunikat. No, słuchajcie, zmarł kolega. Nie żyje. Szkoda, w
ale z dobrych informacji, no to otwieramy z braciakiem kebaba. Wpadajcie zjeść, bo smaczne. No naprawdę, w całej mojej sympatii do Marcina Malczyńskiego nie jestem w stanie przyjąć jego tłumaczeń, a arogancki i bucowaty sposób odpowiadania na komentarze na Twitterze i brak zrozumienia jakiejkolwiek skierowana w jego stronę, połączone z blokowaniem ludzi, którzy zwracają uwagę na problem, zdecydowanie nie pomaga. No to co? Ja póki co zostanę przy Zachirku. A z dobrych informacji. Influencer Jada, zorganizowana przez Fame MMA, poskutkowała przekazaniem prawie 60 tysięcy złotych na dom dziecka, który wskaże zwycięzca teleturnieju, a jest nim Natan Marcoń. I ktoś zapyta, ej, jak to jest, że Natan Marcoń wygrał teleturniej polegający na popisaniu się jak największą wiedzą ogólną? Ano jego przeciwnikami byli Alan Kwieciński, Piotr Szeliga, Darolew i Joseph Bratan. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Co to za walka jest? To on musiał chociaż na jedno pytanie odpowiedzieć? Ten ostatni pan zresztą w pewnym momencie miał minus 20 punktów, stał się memem, a w pewnym momencie próbował nawet w nieczysty sposób wyeliminować faworyta tego konkursu. Kiriku, po co ci głowa? Na łeb? Ej, chłopaki, live karytatywny! No naprawdę, Program bardzo przypadł do gustu publice, na żywo, w piku był oglądany przez prawie 100 tysięcy osób i wydaje mi się, że żaden cage ani face to face zorganizowany... No niech będzie, ale koniec już z nowym IHA, bo zaraz będzie milion. Pany przy okazji gali Fame Reborn nie zbliżył się nawet do tego wyniku. No nie mówimy tutaj oczywiście o konferencji, która zazwyczaj będzie dużo wyższe wyniki, ale face to face czy cage nie były nawet blisko. I to pokazuje, że odświeżenie formuły po prostu oddało. Nie no, dodałem. Ten turniej wiedzowego okazał się być strzałem w dziesiątkę. Kto jest autorem tekstu hymnu polskiego, czyli Mazurka Dąbrowskiego? Mazurek Wybicki. No nie. Jest to błędna odpowiedź. Józef Wybicki. A Mazurek, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, to nie tylko rodzaj pieśni, ale również ciasta. I gdybyście zostawili jego niedojedzony kawałek Kimper wygląda podobnie to tego... moglibyście mieć pewność, że Sylwia Gaczorek taki kawałek... Kimper wygląda jak Maksym? Co ty gadasz? Czyli podobny chyba. Pewno by wyrzuciła do śmieci. AH65, 66, IH66, AH67, 68, 69 i AH. Chodzi? No. Influencerka oraz właścicielka dwóch salonów fryzjerskich została ostro skrytykowana za marnowanie jedzenia. Po platformie X lata taki oto shot, na którym Sylwia Gaczorek wchodzi w ostrą wymianę zdań z współlokatorką, której wyrzuciła połowę niezjedzonego ciasta. No, bardzo dużo. Czy masz tą buzetkę? Tak. Czemu ona nie rzuciłaś? No bo ja nie lubię, jak tak zostawiasz jedzenie. Ale na później, musiałam przyjść teraz i zjeść. Ja nie widzę, jak ktoś tak zostawia jedzenie i zawsze wywalam. Słyszycie? Komentarze nie zostawiają na Sylwii suchej nitki. Ludzie zarzucają marnowanie jedzenia i promowanie tego typu niewłaściwych postaw wśród swoich odbiorców. W temacie wypowiedzieli się m.in. Nitro czy Naruciak, a ja osobiście pragnę zwrócić uwagę na to, że wyrzucona została WZ-ka, czyli zajebiste ciasto, moje ulubione szczerze mówiąc. W związku z tym dołączam się do chóru krytykujących i nie rozumiem, jak można było ją wyrzucić po twarz. Natomiast mówiąc już bardziej na serio, ja mam do tego typu rzeczy dość liberalne podejście. I gdyby to było jedzenie kupione za jej pieniądze, to niech sobie robi z nim co chce. Ale dochodzą tutaj dwa aspekty, które nieco zmieniają tę sytuację. Po pierwsze, odpowiedzialność za bycie twórcą internetowym i promowanie tego typu postaw publicznie. To nie jest coś, do czego należy namawiać i o tym z dumą opowiadać. A po drugie, to nie było jej jedzenie, tylko jej współlokatorki. Wyrzuciła bez pytania do śmieci rzecz, która do niej nie... Ja wolę bajaderki. Argument, bo mnie to brzydzi, nie jest wystarczający. Sylwia po prostu zachowała się... Można było porozmawiać ze współlokatorką, poinformować ją, że nie, mamy takie, Stasher, a nie odczucia po tego typu rzeczy, to dla nas bardzo ważne. I w związku z tym prosimy na przykład, żeby tego typu porcje zostawione na później pakowała do pojemników albo owijała w folię spożywczą i ładowała do lodówki w taki sposób, żeby uniknąć niepotrzebnych złych emocji, jeżeli już rzeczywiście Sylwia na pewno nie jest tak w stanie przejść obojętnie będzie nadgryzionego kawałka ciasta. Naprawdę było 100 lepszych rozwiązań. Wystarczyło pojęcie śmietnika i zjeść, no w sumie. Niż wyrzucanie tego do śmieci i jeszcze potem chwalenie się tym w internecie. Cała ta sytuacja brzmi jak bardzo mocna odklejka ze strony influencerki i tak sobie myślę, że pani, która przyszła zwrócić mi tu uwagę, że za głośno gadam, też pomyślała, że jestem odklejony, jako pierwszej w nocy zobaczyła jakiegoś typa, który krzyczy o kebabie Malczyńskich do kamery. W związku z tym ja już szybciutko uciekam. AH65. Za uwagę. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w internecie. Dziękuję wam ślicznie. Pa, pa. Fajne. Coraz poważniejsze dramy. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!
Husaria! Mamy szansę!